Siema, tutaj Bartosz z kanału BDMI 10 i dzisiaj mam przyjemność przeprowadzić unboxing nowego iPhone'a 6 w wersji 16-gigowej w kolorze gold, tam szampański, złoty. I wraz z tym dostałem kilka dodatkowych akcesoriów, jak folia na wyświetlacz, na ekran, kartę, zwykłą kartę SIM za 10 funtów, plus cover na telefon i miesięczne pełne ubezpieczenie od zgubienia, zepsucia czy czegokolwiek za darmo na miesiąc. Normalnie to kosztuje 15 funtów. Ja dostałem na pierwszy miesiąc za darmo. Najpierw przeprowadzimy unboxing dodatków, a następnie samego telefonu. Po wysunięciu pudełka górą ukazuje się kolejne pudełko. Otwieramy je i w środku mamy ściereczkę z tej specjalnej wibry do ściągania brudu i jakiś nie wiem, spray do zmycia szybki brudu. A gdzie jest jako tako sam screen protector? Chyba jest tu. Tak, jest ładny. Idealnie cały jest wycięty, że wystarczy go tylko przykleić. Wcześniej oczywiście przypuszczamy, że trzeba dobrze odtłuścić i wyczyścić z przodu szkło. Następnie mam tą zwykłą kartę SIM i w niej jest 10 funtów. 10 funtów można wymienić na 500 MB internetu, 100 minut lub 1000 SMS-ów. Mam kartę jak karta zwykła. I tu mamy extra cover na tył. Oj, sztywny plastik. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie w tym. No dość flexi jest. Ładnie powycinany, nic nie jest uszkodzony. Przezroczysty. Ok. Tyle z duperelami. Czas na dzisiejszy deser. Jest pięknie zafoliowany, ładnie. Za chwilę wracamy, jak go otworzę. No, powiem, że jak zwykle jakość wykonania jest na bardzo wysokim poziomie, jak zwykle produkty Apple. Dobrze się trzyma w ręce. Przypuszczałem, że już nie jestem fanem dużych telefonów i przypuszczałem, że ten już 6 Plus już jest strasznie duży, już bardziej podchodzi pod jako, nie wiem, tablet, jak dla mnie. A ten przypuszczałem, że będzie już troszkę też przydurzawy, że jedną ręką jednak nie da się wszystkiego dobrze nadusić, ale trzyma się go pewnie, nie jest źle, choć ma bardzo, bardzo jest chudy, szczupły, wąski, nie wiem, jak to powiedzieć. No co, z detali, no wyciszenie dźwięków, głośniej, ciszej, na dole nowe wyjście, te slim, czy jak to się nazywa, do ładowarki, zwykłe wejście jacka 3,5 mm, plus home button, jak zwykle na środku i na dole. Jedyna nowość to przycisk zasilania on i off i włączania blokady i wyłączania jest po boku, nie u góry. Góra jest cała czysta, bez niczego. Z tyłu to wiadomo, no, ogromnym minusem jak dla mnie to jest wystający aparat, który no... Mam nadzieję, że w kołarze się to wszystko ładnie wyrówna i będzie ładnie, bo jest naprawdę, no strasznie to wystaje. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. I jak mówię, kolor złoty, taki szampański, z białymi dodatkami, ładny, aluminiowy. Bardzo chudziutki, lekki. Przyjemnie się go trzyma. No i pierwsze włączenie. I już jest. No SIM, oczywiście zlotna nano kartę jest z boku. Muszę przełożyć ze swojego starego iPhone'a. Ustawiam język polski. No to tyle. Następne filmy będą zobaczenie rozmiarów
Mam 5S, mama ma 5C i moja kobieta ma HTC One, więc zobaczymy, jak on wypada w rozmiarach do innych telefonów. Jestem ciekawy, jak wyglądają słuchawki. Jestem strasznie niezadowolony ze słuchawek z iPhone'a 5S. Strasznie niewygodne dla moich uszu. Więc zdejmujemy klapkę z przodu. Jak zwykle całe paperwork. Wszystkie naklejki, przypuszczam dwie naklejki i pin do włożenia karty z nano SIM. I krótka instrukcja obsługi, jak zwykle dwie naklejki. Kilka papierków, szybkie. Tak, wytłumaczenie. Gdzie, który przycisk do czego służy. To tyle. Zwykła ładowarka, no mieszkam w Anglii, więc mam angielską wtyczkę. Słuchawki, tak. Niewygodne dla mnie dłuższe, są strasznie duże. Więc zostaną w pudełku nieotwarte. I biały kabel z tą nową małą końcówką też będzie nieruszony. Będę używać ze swojego starego iPhone'a. No to tyle, naprawdę już teraz chyba wszystko z unboxingu. Na razie, cześć.